Dzień dobry, Magda Gryn. Witam Państwa serdecznie ze studia Wprost na Forum Ekonomicznym w Krynicy. Moim Państwa gościem jest Pan Grzegorz Muszyński. Dzień dobry Pani. Witam serdecznie. Wiceprezes PFR Nieruchomości. Panie Grzegorzu, porozmawiajmy o programie Mieszkanie Plus, który kojarzy się przede wszystkim z liczbą 100 tysięcy mieszkań zapowiadanych przez rząd. Ile z tej sumy, z tej liczby udało się już zrealizować? Panie redaktor, szanowni Państwo, zawsze najbardziej emocjonujące są liczby, prawda? To jest absolutnie zrozumiałe. Statystyka lubi wyprzedzać wszystko. Niemniej jednak ważne jest również, żebyśmy popatrzyli na konkretnych ludzi, którzy już mieszkają, ale również na dorobek, który udał się wykonać w ciągu tych w zasadzie 3,5 roku, bo nie 4, ale 3,5 roku. Mhm. Zatem to, co nam się najbardziej udało, to może od tego, jeśli Pani pozwoli, zacznę, to wybudowaliśmy bank ziemi na ponad 120 tysięcy mieszkań. To jest to, czego się nikomu nie udało jeszcze w Polsce zrobić, to, czego każdy deweloper prywatny marzył o takim banku ziemi, ale również to też pokazuje, jak niewiele zostało w rękach państwowych nieruchomości gotowych, czy mających szansę na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Bo oczywiście gruntów ordynarnych jest więcej, ale nie mówimy o gruntach rolnych, tylko mówimy o gruntach inwestycyjnych pod budownictwo wielorodzinne. Zatem przeanalizowaliśmy przez ten czas 500 tysięcy działek. To naprawdę jest dużo. 500 tysięcy działek, pół miliona działek. I tak naprawdę do inwestycji możemy wykorzystać pod względem potrzeby jedynie 500. To też pokazuje, że tak naprawdę w skarbie państwa zostało niewiele aktywów do inwestycji mieszkaniowych przydatnych. Zatem to jest naprawdę sukces, ponieważ ta analiza to nie dotyczyło tylko sprawdzenia w Excelu nieruchomości, ale to przede wszystkim kwestie sozologii, czy te grunty są zanieczyszczone, czy nie, bo każdy mówi chętnie w mediach, słyszymy grunty kolejowe niewykorzystane i tak dalej. Ale wiele gruntów jest takich, które na przykład wycena jest 15 milionów, a remediacja, czyli ten proces przywracania do użyteczności, czyli oczyszczenia tych zanieczyszczeń, kosztuje 20 milionów. Więc tutaj przedsiębiorstwa państwowe mówią, no ale jak my sprzedamy na minusowej stawce? Tego też nie możemy. To łatwo można powiedzieć z fotela statystyka, ale jeśli wchodzimy w szczegóły, no to zaczynają się robić schody. To wszystkie działki zostały sprawdzone pod względem tym, czy samorząd chce tam budować, czy nie chce budować. To samorządy decydują, czy możemy budować, czy nie. A różne samorządy są bardziej aktywne i mniej aktywne. Mogę powiedzieć o Katowicach, zawsze ich chwalę, bo to jest pokazane, jak samorząd, który chce sukcesu, chce u siebie mieszkań, to cała procedura idzie szybko, bezpiecznie i dla wszystkich stron jest sukces. Nie? Kończymy w tym momencie budowę 550 mieszkań. To jest jednak duży wolumen, bo jest całe osiedle zaprojektowane. W tej chwili jesteśmy w Katowicach w trakcie projektowania kolejnego osiedla na ponad 500 mieszkań, ale mamy nieruchomości na 8 tysięcy mieszkań. I teraz rzeczą zrozumiałą jest, ktoś mówi 100 tysięcy, to jednym z tych 100 tysięcy jest właśnie Katowice, gdzie jest 8 tysięcy. Ani prezydent, ani biznes lokalny, czyli deweloperzy, nie życzyliby sobie, żebyśmy wybudowali wszystkie osiedla na raz 8 tysięcy mieszkań. Ponieważ tak naprawdę i zasiedlanie się odbywa w czasie, ale też i budowa się odbywa w czasie. My mamy uzupełniać rynek, dawać produkty, którego nie ma na rynku, a nie, delikatnie mówiąc, atakować prywatnych deweloperów. My mamy uzupełniać, mamy być symbiozą, a nie naruszeniem normalnego rynku nieruchomościowego. Tak samo w innych miastach, czy w Krakowie, czy w Warszawie, czy w Poznaniu, czy we Wrocławiu, bo udaje nam się z samorządami, mimo czasami innych myśleń politycznych, najkrócej powiedzieć, jednak samorządowcy po jakimś czasie dochodzą do wniosku, że
są rzeczy apolityczne. Mieszkania są po prostu apolityczne. Drogi są po prostu apolityczne. Tak, zdecydowanie. Panie prezesie, ten program zapowiadano jako takie tanie budownictwo. Koszt inwestycji miał wynosić jakieś 2,5 tysiąca za wtedy, metr. I wtedy, kiedy... To kilka lat temu, tak? Kiedy program startował. Jak to dzisiaj wygląda? Czy to tanie budownictwo jest wciąż możliwe? Na pewno budujemy, może inaczej. Budujemy dokładnie w tej samej cenie, co deweloperzy prywatni, tylko że my nie mamy marży, oni mają marżę. Tym się różnimy. My jesteśmy zarządzającym funduszem, a oni są prywatnym biznesem. Prywatny biznes ma przede wszystkim maksymalizować zyski. Jeśli mogą, jeśli dzisiaj jest dobrze rozwijający się rynek, no to chcą maksymalnie zarobić. My jesteśmy funduszem, który zarządza tą substancją przez 30 lat. My mamy, w innym miejscu zarabiamy pieniądze. My mamy zarabiać przez 30 lat, a oni mają zarobić w dniu sprzedaży nieruchomości. Tym się pięknie różnimy i dlatego nie konkurujemy. Mogę powiedzieć już w tej chwili, że w Dębicy w zeszłym tygodniu poszliśmy na budowę około 200 mieszkań i tam była cena 300. Więc jest wyżej niż 4 lata temu, ale nie istotnie wyżej. Zatem nadal czynsze będą naprawdę bardzo przyzwoite, nawet na ten region. Także my też budujemy z tych samych materiałów, co prywatni deweloperzy, podobne lub te same firmy u nas budują. My nie możemy, nie mamy nic innego niż to, co jest na rynku. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku wejdziemy na budowę pod Warszawą, już z prefabrykacją. Cieszymy się, że ten proces nam się udał. Mamy nadzieję, że będziemy takim prekursorem powrotu do prefabrykacji, bo to, co dzisiaj się dzieje, faktycznie istnieje, ale naprawdę na mikroskalę, a tak naprawdę większość firm, które produkują w Polsce prefabrykacje, eksportują przede wszystkim na północ, czyli do Skandynawii. No cóż, Skandynawowie mają więcej pieniędzy, no, więc dlatego kupują i dlatego warto nawet przez morze przepłynąć z materiałami budowlanymi, chociaż wydaje się to troszeczkę dziwne, no ale tak jest. Najwyraźniej to się opłaca. Biznes jest biznes. Panie prezesie, Mieszkania Plus powstają w takich miejscowościach jak Jarocin, Kępno, Wałbrzych, Biała Podlaska, Gdynia. To są inwestycje, które już powstały, a kiedy możemy się spodziewać inwestycji w naprawdę dużych miastach? Tu już Pan Prezes wspomniał Katowice, troszkę, że o Warszawie już zaczęliśmy mówić. Tak. A co z Wrocławiem czy innymi metropoliami? We Wrocławiu już na ulicy Kolejowej projektujemy. To jest ulica Kolejowa, ale grunty od Poczty Polskiej kupione. Okay. Kolejne nieruchomości są już rozstrzygnięte, konkursy na Białowieską i Hermanowską. To są grunty kolejowe, czekamy na zgodę ministra. To jest tylko w zasadzie już tylko formalność. To jest kolejne po kilkaset mieszkań. Łącznie będziemy projektowali ponad 1000 mieszkań we Wrocławiu. W Krakowie w tej chwili ponad 1000 już projektujemy, a przygotowujemy się do kolejnej partii. W Poznaniu tam jest wielki projekt, na którym pracujemy. Jest wielki projekt i dla Poznania, ale również dla nas, tak zwane wolne tory. Jesteśmy coraz bliżej tego wielkiego projektu. Projektujemy też na gruntach Poczty Polskiej i za chwilę kolejowych w Gdańsku. Z tych największych miast już powiedziałem. W Szczecinie też jesteśmy już tuż przed otrzymaniem zgody od ministra infrastruktury na rozpoczęcie procesu już projektowania w Szczecinie, blisko 500 mieszkań. Zatem ta skala projektowanych już dzisiaj mieszkań to jest 18 tysięcy. W przygotowaniu do projektowania jest kolejne 20 tysięcy. Mamy nadzieję, że ten rok zakończymy. Około 50 tysięcy mieszkań będzie projektowanych, a na przyszłym roku, jak to się mówi, wielkie żniwa, jeśli chodzi o zamówienia. Bo w tym miesiącu chcemy jeszcze wejść i w Świdniku na budowę, i w Zamościu, i w Radomiu. Tych miast już gotowych, za chwilę w Toruniu, tych miast o różnej wielkości jest coraz więcej. Mogę ktoś pyta, czy na wschodzie, czy na zachodzie. I na wschodzie, i na zachodzie.
skończone i w Białopodlaskiej i skończone w Wałbrzychu. I w samorządzie, w którym rządził PiS, i w samorządzie, w którym rządziła Platforma. I jedni są zadowoleni i chcieli, i drudzy są zadowoleni i chcieli. No, Wałbrzych, miasto opuszczone przez wszystkich. W pewnym momencie miasto upadło przez zamknięcie przemysłu górniczego. Niestety, tak. Dzisiaj staje na nogi, a prezydent właśnie z Platformy chwali program, mówiąc, że ludzie uwierzyli, że warto w Wałbrzychu zostać, bo od 30 lat pierwszy raz zobaczyli dźwigi, bo przez 30 lat nic nie budował. To też są pewne takie dla tych, którzy mieszkają, ale również wielka taki symbol, że się coś odradza, chociażby dla pozostałych, którzy widzą dźwigi. To też jest warte tego. No. I tutaj ludzkie problemy, ludzkie życie, gdzie dziewczynka w wywiadzie mówi, cieszy się, że w końcu nie ma myszy w domu, bo jak mieli poprzednie lokum, to myszy wchodziły do sypialni i ojciec mój łapki na myszy stawił. To też pokazuje, że nasz produkt sięga tam, gdzie produkt deweloperski po prostu nie sięga. Inny przypadek. Jedna z pań mówi, jestem woźną w szkole. Mam nowe mieszkanie. Mam nadzieję, że uda mi się stać się właścicielem i żeby te mieszkania zostały dla moich dzieci. My idziemy tam, gdzie deweloperzy nie pójdą, bo dla nich ci ludzie są poza systemem bankowym. My dajemy to, czego tamci nie są w stanie zaoferować. Na to też trzeba popatrzeć. Nie tylko wyścigi, czy tyle. Nie ma dzisiaj nawet tylu materiałów budowanych w Polsce, żeby z jednego dnia, z dnia na dzień, z krótkiej opowieści wybudować tyle mieszkań. To jest jednak proces kilkuletni, za każdym razem kilkoletni. Panie prezesie, to co pan mówi, to jest świetna wiadomość dla wszystkich tych, którzy czekają na takie mieszkania, bo nie stać ich na zakup na rynku komercyjnym. No i życzymy im, żeby czekali na nie jak najkrócej. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.